Czy ktokolwiek spodziewał się powrotu tego challenge'u na moim kanale? Mam nadzieję, że ktoś za tym tęskni, ponieważ w sumie ja tak. Stało to się totalnie przez przypadek, że ja tutaj się ponownie znalazłam. Bo troszeczkę czasu minęło, odkąd byłam tutaj po raz ostatni, ponieważ chyba rok. Mamy tutaj wszechobecne lagi. Mam nadzieję, że to się troszeczkę później poprawi, no bo ciężko będzie grać w taki właśnie sposób. Jeżeli ktoś mało ogarnia, o co tutaj chodzi, to mniej więcej przedstawię. Chodzi o to, że jeden sim z sześciorga simów musi przetrwać na tej wyspie, co nie będzie takie proste, ponieważ challenge, które moi simowie muszą wykonać, będą bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. No i przede wszystkim simowie są zdani sami na siebie, ponieważ ja nie kontroluję simów w jakikolwiek sposób. Oni sami muszą się tak jakby wziąć i zregenerować. Mają podstawowe łóżka, podstawową lodówkę, żeby mogli sobie coś tam upiścić. No, marzenie to nie jest bycie na tej wyspie. No, ale cóż. Ale cóż. Przede wszystkim jeszcze moi simowie co 12 godzin, czyli o godzinie 12 i o godzinie północy, muszą wykonywać zadania, które wylosuję poprzez rzut kością. Przyznam szczerze, że za bardzo nie mam pojęcia, o co mi chodziło, bo jak wcześniej wspomniałam, prace nad tą parcelą były dość dawno i w sumie wchodzę tak tutaj na żywca. Wiem na pewno, że największą moją modyfikacją, z czego mogę tutaj wywnioskować, jest to, że mamy latawce. Gdzieś kiedyś przeczytałam, że można umrzeć od bawienia się tym popsutym latawcem, dlatego mamy tutaj parę sztuk. I postawiłam tutaj parę zepsutych tych, jak one tam się nazywają. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa, czyścibot czy coś takiego. I te czyściboty zamiast czyścić brudne rzeczy, wszędzie rozwalają śmieci. Ponieważ moim celem było to, żeby w końcu zobaczyć, jak Sim odchodzi z simowego świata poprzez zeżarcie przez muchy. Gdyby nie Insiminator, nie miałabym zielonego pojęcia, jak wygląda ta animacja. Mam nadzieję, że może dzisiaj mi się to uda. A jeżeli nie, no to przynajmniej simowie będą happy, bo troszeczkę jeszcze sobie na tej parceli pobędą. Jedyne, co mogę kontrolować tymi simami, to jest właśnie to, co mają wykonać o danej godzinie, albo ewentualnie mogą się przygotowywać do zadań poprzez ćwiczenia na tej nagrodzie generała Bolesława z Dziwnowa, no wiecie, o co chodzi. A tak to oni sami się przejmują swoimi sprawami. Jedyne co to coś czuję, że oprócz tego, że można wykorkować poprzez zadania, które będą nam losowane, to w sumie wizyta duchów też jest bardzo mocno prawdopodobna, bo mamy tych nagrobków już pizdylion, więc no, to będzie wyzwanie. Okej. Losuję zadania simom za pomocą kostki. Każdy sim, brany po kolei, musi coś wykonać. I podług tego, co sobie wypisałam, to jeżeli na kostce wypadnie jedynka, to dany sim będzie musiał pogłaskać renifera, co może prowadzić do pewnych konsekwencji, no ale szansa, żeby się wydarzyło najgorsze, jest taka sobie, więc powiedzmy, że to jest w miarę spoko opcja dla sima. Natomiast jeżeli na kostce wypadną dwa oczka, to sim będzie musiał zjeść popsutą pizzę właśnie w takim średnio ogarniętym pomieszczeniu, pełnym śmieci, talerzy. Bardziej nie martwię się o tą pizzę, aniżeli o to, że no może w końcu muchy zabiorą się do pracy.
na kostce, jeżeli wypadnie trójeczka, to Sim będzie musiał skorzystać z maszyny potrzeb. Boże, jakie lagi. No mam nadzieję, że ta gra się ogarnie jak puszcza czas, bo nie wyobrażam sobie grać w takim slow-mo. I jeżeli Sim będzie mieć złoto albo platynkę, no to wtedy nie ma czego się obawiać. No ale jeżeli będzie właśnie, na przykład jak w przypadku Leona Nogi, poziom aspiracji będzie na czerwono, no to wtedy najprawdopodobniej wszystkie potrzeby zjadą do minimum, no i Sim będzie musiał sam o siebie zadbać, aby przetrwać. Czwóreczka na kostce, natomiast to będzie krowokwiat, no i to jest chyba najbardziej instakill ze wszystkich instakillów. Ale jeżeli na przykład Sim nie zadba o higienę, no to wtedy jest stuprocentowo safe, więc no, nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeżeli Sim jest niechlujny, to myślę, że dałoby radę, tylko że już mi się nie chce przeklikiwać na... Nie, niech to będzie w sumie taka niespodzianka. Nie patrzymy w simologię Simów. Piątka to latawiec. Nie wiem, w życiu nie spotkałam się właśnie z takim problemem, że od tego latawca mogłoby się coś złego zadziać, więc fajnie by było coś takiego doświadczyć w tym odcinku. Natomiast szóstka to jest gotowanko. I z czego pamiętam, to gotowanko używałam już w ostatnich odcinkach z tej serii i do końca nie pamiętam, o co chodzi, ale to chyba chodziło o to, że po prostu mój Sim musi włożyć coś do piekarnika i jak jest ta interakcja, żeby wyjąć coś z piekarnika, to ja muszę ją skreślić, no i wtedy albo pożar strawi mojego Sima, albo nie, ale z czego pamiętam, to mam dalej tego moda na bardziej niebezpieczne pożary, więc no chyba raczej nikt się z tego nie wykaraska. No ale mowę. No mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał 5 minut, tylko trochę więcej. Na pewno będzie trwać więcej, ponieważ ja na pewno już więcej ględzę niż przez 5 minut. Dobrze, to co? Puszczamy czas i czekamy do godziny 12. No mam nadzieję, że tylko mi się to wszystko pogarnia, że to nie będzie tak się ścinać, please. Gro. Halo? Nie no, dalej tu się ścina jak jasna cholera. O, dobra, żyjemy. A, przypomniałam sobie. Ważna kwestia. Mianowicie, że muszę te dwa pomieszczenia zamknąć, bo tam, gdzie są śmieci, to oni będą chcieli na pewno je sprzątać. Tutaj mam otwórz zamek, czyli że pomyślałam, jak robiłam te challenge. Tutaj też, okej, czyli że wszyscy są ox. Zapuszczamy czas, bo w sumie za bardzo nas to nie interesuje, co oni robią, ale możemy sobie poobserwować. Jeden ryczy. Ci w ogóle przyjaciółmi są, ale oni są wzięci z tego, ze studiów, więc pewnie już się znali wcześniej. Ale nie mają takich romantycznych interakcji, taki friendzonik forever, trochę szkoda. Ryczą, płaczą. Nie jest im tutaj zbyt dobrze. No i o to chodzi. To jest mroczna wyspa. Tutaj nie ma być dobrze. Przywyknijcie do tego. A może przetrwacie, a może nie. Drodzy Simowie. Na razie mają potrzeby bardzo dobre, więc w sumie gadają sobie i są weseli. Zobaczmy. Mam nadzieję, że tylko będą mogli potem zadbać o swoje podstawowe potrzeby. To nie będą narzekali z braku głodu, czy z braku snu, czy z braku higieny. Chociaż no higiena akurat pod tym kątem. Oho. Higiena pod tym kątem to jest kwestia sporna, bo jeżeli krowokwiat będzie ich zadaniem, to będą mogli się z tego wykaraskać. Właśnie tutaj mam jakieś prośby o... Właśnie tego się obawiałam. Oni właśnie chcą kilnąć karaluchy. Właśnie one się pewnie z tego brudu tutaj biorą i spawnują. No niestety nic na to nie poradzimy. Chyba, że po prostu te robociki wezmę i wywalę. No. Ile mogły tego syfu naprodukować, to naprodukowały i w sumie bez sensu chyba je tutaj dalej trzymać. Czy mogę je tak sobie po prostu usunąć? Nawet kasę za to dostaję. Spoko. Oj,
Gdzie on jest? Halo? Panie robocie? Tutaj. Okej. Okay. Dobra, przyspieszam czas, bo to w sumie jest bez sensu. Aha, w sumie jedyne, co chyba nie wspomniałam, to to, że Miruś Landgrab jest naszym ostatnim zwycięzcą, ponieważ zawsze zwycięzcę poprzedniego odcinka oznaczam barwami wojennymi. W stylu już chyba wcześniej wspomnianego generała Bolesława. Także no mam nadzieję, że Mirosław Landgrab dzisiaj też obroni swoje podium. No ale to jest w sumie strasznie losowe. Czekamy do 12. No już Landgrab cierpi na pęcherz i trochę jest głodny. W sumie, kurczę, może usuwam te karaluchy też na Move Objects o nie, bo oni po prostu nie dadzą żyć. Oni chcą właśnie non-stopie jakoś zneutralizować. Tutaj są na pewno. O, ile się ich tutaj już narobiło. Dobra. W sumie i tak tutaj jest tyle szans na niepowodzenie, jeżeli chodzi o odejście Sima na drugą stronę tęczy, że chyba już możemy sobie darować te choróbska z powodu karaluchów. Tym bardziej, że nagrobków jest tyle, że no jest duża szansa, że któryś z Simów po prostu zostanie przestraszony na wieki wieków. Wiecie o co, come on. Okej, zaraz wybije godzina 12. Na razie karaluchów nie ma, bo oni właśnie zajmują się sobą, nikt nie czy chce zejść do piwnicy, do tej mrocznej piwnicy, gdzie kryją się naprawdę trudne zadania i wielkie sekrety. Ale zaraz wbije godzina 12, więc wyrzucamy kostką. Tra ta 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 ta. Fajno, fajno. Mhm. O, dokładnie. No nie, płacz Miruj, zaraz ty też będziesz. Okej. I najważniejsze jest to, że jeżeli dany sim zostanie wywołany do tablicy poprzez rzucanie kością, to musi przerwać swoją interakcję, co aktualnie robi. No jeżeli... W ogóle ona ma Bożena. Jeżeli Bożenka nie zdąży ze zrobieniem kanapek, będę musiała to jej przerwać. I ciekawe, czy reszta simów będzie miała co jeść przez to, ponieważ czego pamiętam, przez testy innych simów w innych odcinkach, no to wyglądało różnie. Dobrze, to na początku Leon. Leon ma piątkę, czyli będzie się bawić latawcem. Fuck. Okej, sprawdźmy, czy ten latawiec jest naprawdę srogi właśnie. Czy ten latawiec jest naprawdę taki srogi? Czy to jest tylko mit? Wypuść latawiec. Dobrze. Sprawdźmy to. Bo ja nigdy w sumie nie bawiłam się chyba z Simem latawcem. I co? Nie wiem, ile czasu trwa ta interakcja. Okej. Okay. Coś mu się stało. Ale dajesz radę? Dał. Dobrze. Ale ten latawiec to jest taki, bo mam tego moda na krzesło elektryczne, ale to krzesło elektryczne ma taką poważną wadę, że wszyscy simowie chcą z nim interakcję wykonywać, więc ten latawiec jest w sumie o wiele lepszą opcją. O, Bożanka skończyła kanapki i nawet chce je jeść. No ale cóż, musimy to przerwać, ponieważ ty wylosujesz dwójeczkę. Dwójeczka to była zepsuta pizza. No... Też coś zjesz, więc nie masz co narzekać. Teleportuj się tutaj i weź se parę kawałków. I ciekawe, co się stanie w międzyczasie. Na szczęście może przechodzić swobodnie przez te śmieci. Ej! Co się z nią stało? Halo? Ja już jej nie mam. Gdzie ona zniknęła? To było tak szybko. Ej. Czy mi się udało? Ale czemu nie widziałam tej animacji, jak Sima zżerają muchy? Jestem strasznie zawiedziona. Czekajcie. Inseminator. Aj, nie to. Chciałam uczynić aktywnego Sima, ale nie mam pojęcia, gdzie to mogę znaleźć. W Inseminatorze.
Kurde. 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 Dobra, nie będę teraz marnować czasu, ale coś się definitywnie z nią stało. Ale nie widzę ani mrocznego, ani jej. Więc co tu się do cholery odwaliło? Gdzie ona jest? Ona się teleportowała tam, prawda? Mrocznego też nigdzie nie słyszę. Co się z nią stało? What? No. W ogóle. Nie wiem, no wsiąkło mi Sima. Proszę, dajcie znać w komentarzu, co się tutaj stało. No dobrze, nieważne. No jedziemy dalej. Teraz Blondie leci. Blondie będzie mieć piątkę, czyli znowu latawca. Czy ten latawiec dalej jest na miejscu swojego spoczynku? W ogóle tu mam jakiś popiół. Czy to jest popiół po Bożence? W sumie Bożenka była taka ambitna. Zawsze ambitni Simowie kończą jako pierwsi w tym challenge'u. Co się stało z Bożenką? Ładno. A czy ona tak naprawdę w ogóle koprytnęła? Edytory, zaświatów, wywołaj ducha. No nie ma tutaj niby tej bożki. What? No, co ja jej zrobiłam? Edytory zaświatów? Pokaż mi, kto tutaj jest. Czy jest Bożenka? No, Bożenka tak. Ale... Nie, no. Nie ma jej w ogóle tutaj miejsca spoczynku. Nie, nie. Ja się poddaję. Dobrze, puść latawiec i sprawdźmy, co ci się stanie od tego. Masz bardzo mały pęcherz. Ale puść latawiec. Teraz będziesz tam musztrować się. W piwnicy. Razem z generałem Bolesławem Kamaszem. Proszę ruszyć się. Ale dlaczego ona nie chce? Co tu się dzieje? Przyszłam taka zadowolona, a tu jakieś bugi niewidzialne. No, bo co? Może dlatego, że... Dobra, tutaj może teren będzie lepszy? Czy to po prostu potrzebujesz mieć nastrój? Dobra, jak się wysikasz, to co? Będzie lepiej? O co chodzi? Halo? Czemu nie chcesz wykonać tego zadania? To o co tutaj chodzi? Dobrze, no to w takim razie musimy ci coś innego wymyślać. Mam nadzieję, że to będzie krowokwiat, bo mnie wkurzyłaś w tym momencie. 3. Maszyna potrzeb. No masz na czerwono potrzeby, więc... trochę współczuję. Ale niech się dzieje wola nieba. Będziesz mogła to użyć? Czy też mi się zbagowało konkretnie? Nie, okej. Okay. What? Czemu? Czyżby nam się bożka wykoprytnęła gdzieś tutaj na schodach i nie ma przejścia? Ciężko, 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 ciężko ogarnąć w ogóle tą parcelę. Dobra, teleportuj się tutaj i użyj. Dobrze. Skoro tak, to tak jedziemy. Jak mi przykro. O, ej, ale tak nie zjechały jej potrzeby na maksa. Ma duże szanse na wykaraskanie się z tego problemu. Dobra, teleportuj się, pomogę ci, bo pewnie nie będziesz mogła stąd wyjść. Jezu, już prawie będziemy mieć 12 w nocy, ja dopiero jestem w połowie. Kevin, mordeczko, co tam? Trójeczka. Trójeczka to też maszyna potrzeb, pomogę ci, też cię teleportuję. Nie no, ale serio, intryguje mnie mocno. Gdzie jest nagrobek tej Simki? Czy on się zbagował w tych śmieciach? Ale nie słyszałam mrocznego kosiarza. Nie wiem, gdzie to jest. On też ma mocno na czerwono, więc... A nie, na zielono jakimś cudem. I w ogóle nie mam tej animacji. To wszystko się świeci na zielono. Coś się chyba zdupcyło. Ale w sumie, no ta parcela jest chyba już mocno taka... delikatna. Dobra, teraz Tereska. Terenia, lecimy z tematem.
I masz jedynkę, czyli musisz pogłaskać reniferka. No to jest takie w miarę easy, więc spoko. O Jezu, nie oglądaj, bez przesady, musisz go pogłaskać. Pogłasz go. Ej, się nic nie stało. Dobra. Teleportuj się tutaj. I jako ostatni jest Mirosław. Mirusia. Co tutaj dla ciebie mamy? Też masz na potrzeb. No kurde, okej, no. Dobra, tak mówi kość, tak musimy robić. Cieszcie się, że nie ma tego, jak to się nazywa, krowokwiat. A kto nam tutaj w ogóle wbija i z jakiej paki i po co? Dobra, nie wiem. Oj, Mirusia też, nie za bardzo. Wszyscy w ogóle mają czerwony nastrój, nikt nie wiem dlaczego. Mirusia, musisz się trzymać, ponieważ jesteś pionierem. Dobra, pomogę mu o tyle, że on się teleportuje tutaj. No i oczywiście głupi Simowie, zamiast robić sobie coś do żarcia, to nie wolą sobie pieprzyć o głupotach. A mają już głód naprawdę ciężki. A ona ołodziwoje, ona jest mądra. Nie wiem, co w przypadku Mirusi. Mirusia chce do toalety. No dobrze, powiedzmy. A, i w sumie w ogóle... A, ja nie usunęłam tych krzeseł elektrycznych. Nie wiedzieć czemu. A może ona się załatwiła poprzez te... Poprzez właśnie te krzesła, ale nie mam pojęcia. Prawdopodobnie jak ujrzymy jej ducha, to dopiero się dowiemy, co jej się tak naprawdę stało. Chociaż nie pamiętam. Jaki kolor ma duch, jak odejdzie od much. Nie wiem, bym musiała to zgoglować. Za bardzo mi się nie chce. W każdym razie mamy 5 simów na parceli, więc już pierwszy dzień pochłonął pierwszą ofiarę. W sumie fajnie. Very nice opcja. Jak tam ona? Usnęła w kanapce, no ale dobra. To jest okej. Okay. Mirusia, oj, Mirunia. Mirunia uznał, że spanie jest lepsze od jedzenia. No ale zaraz tak go obudzimy, bo będzie godzina 12. Ten też woli spać zamiast jeść. No tak średnio to wygląda. Ten w ogóle jakiś zielony i szczęśliwy. Jak on to robi, to nie wiem. Dobra, prawdopodobnie duszki wyjdą. Jestem ciekawa kto, ponieważ no wyspa pochłonęła już naprawdę masę simów. Prawdopodobnie patrząc na te nagrobki, to no jest szansa stuprocentowa, że ktoś się pojawi tej nocy. Dobra. Niby nie mam wami sterować, ale proszę podnieść mi to i ten śmietnik, bo obawiam się, że jeszcze karaluchy nas nawiedzą po raz drugi, a mamy wystarczającą ilość problemów. A ten co ryczy w ogóle? Przestań ryczeć. O, dziękuję. Ten se odsypia. No z Miruśkiem, Mirusia to jest kurde już jedną nogą w ziemi. Ja on się chyba nie wykaraska, bardzo szkoda. O! O, mamy tutaj pioniera. Pamiętam Matiego. Mati przetrwał aż chyba 2 albo 3 odcinki. On był naszym bossem. W porównaniu do Mirosława to na pewno, no bo on już jest też na przegranej pozycji. Bardzo szkoda. No, zresztą jest tak sobie. Myślę, że nawet... A, ona w ogóle jest Halinka, ja ją nazywam Blondie. Halinka chyba też ma jakąś tam szansę. Odsypia sobie, ma łeb w kanapce, czyli kanapkę zje, czyli z głodu też jej się nie zejdzie. No całkiem okej. Okay. On jest głodny, ale zaraz się wyśpi. No oprócz Mirusi każdy myśli, prawda Mirusia? Korci mnie, aby mu trochę pomóc, ale w sumie przy takich statach to już nawet nie ma co go budzić. Bo i tak w sumie będzie to nieuniknione, co się z nim stanie. A ona boi się, że ją duch przestraszy. Jak 2 razy 2. Mati? Kto tu jeszcze jest? Mati? Z duszków? Mati? Tylko Mati? Tak jakby wyglądał. Ale aż nie dowiorę. Pewnie większość w piwnicy siedzi. Bo większość tam właśnie zeszło. Ale nie, też nie ma nikogo. No okej, nie wiem, nie wnikam. Mam wrażenie, że ta parcela mi się trochę zbugowała. Miruś, zrobisz sobie coś do jedzonka? Olego, czy będziesz zdegustowany tym, że ktoś sika? W sumie ty też zaraz się posikasz. Tak, wolisz sikać. Miruś, no. Ale patrzcie, jaki skubaniec. Wywinął się od wykonywania kolejnych zadań, bo właśnie mu się... Stentegowało o godzinie 12 w nocy. No to jest wariat.
Ale chociaż będziemy mieć jego nagrobek? Mamy. No mamy. Ale co się stało z tamtą burzenką? Tego chyba nie wie nikt. Nikt się nie dowie. Dobra, mamy tutaj miejsce spoczynku. To co, Leoś, zaczynasz jako pierwszy, rzucamy kostką i mamy szóstkę, czyli to nieszczęsne gotowanko. I w sumie nie wiem, jak je zorganizować. Myślę, że to też będzie takie prędkie. Chyba, że może ułatwić im życie i po prostu nie zamykać tego na klucz. No sprawdźmy, okej. Okay. Zjedz obiad, gotowe danie. No. Nie, właśnie kurde, chyba nie mogę tego robić, bo on zaraz ucieknie z tego, to też bez sensu. No ale taki, no. No. Ej, w ogóle tutaj mi się popsuły wszystkie animacje, bo nawet nie mam pożaru. Coś nie tak jest z tą parcelą. Ej, serio, lol. Dziwne to jest. Ale mu dalej nic nie jest. Bo nie ma animacji ognia? Nie, okej, okay, on też. Upsi. No chyba powinnam wybrać zamiast gotowanka to krzesło elektryczne. No ale to może kolejnym razem. W każdym razie już mamy naprawdę mało simów. Bardzo mało. Aha, i w ogóle pożar trwa dalej, bo nie mogę trybu kupowania włączyć. Ja nawet nie wiem, gdzie jest ten pożar. What the hell? Okej, okay, już mamy. Dobra. No cóż, Leon. No to mam nadzieję, że nikt nie wylosuje szóstki już, bo w sumie mi się nie chce kupować tego wszystkiego. To było trochę nieprzemyślane. Dobra, Blondie. Blondie zamiast jeść to wolała spać jak prawdziwa Blondie. I masz dwójkę, a dwójka to był... No właśnie, ej. To sprawdźmy, co się z nią stanie, jak poproszę ją, żeby zjadła tą pizzę. Teraz nie spuszczę jej nawet na chwilę z oczu. No, chodź tu. Co się stało z Bożenką? Odpowiesz mi na to pytanie? Hmm? Nawet nie mrugnę okiem. Co się z nią dzieje? Hmm? W sumie to nic. Jeszcze w sumie sobie trochę na głodzie odrobi. O, co się stało? Hmm? Ale co? Ale gdzie pożar? Czego pożar? Nie gadajcie, że on po prostu sobie użył z dupy tego latawca. Ja nie wiem, bo nie mam tutaj w ogóle animacji. Żadnych. What? To będzie ciężkie. Oj nie, i spuściłam ją z oczu. Ale nic jej nie jest, nawet ona... O, jeszcze sobie więcej śmieci robi, no dobrze. To jest ostatni kawałek pizzy. Co, pożar przeszedł? Nie. I on się pali w ogóle, lol. Aha! Dobra, to powiedzmy, że to jest w tym momencie twój safe house, bo coś czujesz, że będzie ciężko. Bo on... No, ej. Kurde. Ej, Tereska, bo musisz zadanie wykonać. To nie jest takie proste. Ej, no nie pozwalam wam na to. Gaś ogień. W ogóle jak ja ognia nie widzę. O, edytory. Zaraz, zaraz, zaraz. Ale nie, kurde. Inne. Ugaś wszystkie pożary. Czyli mam to save, nie? Save'nęło. Dobra, nie, nie ma tak w ogóle. Ej, dziewczyny. Ogarnijcie się wszyscy. Dobra, nic jej się nie stało. Bożenka dalej jest dla mnie w ogóle jakąś enigmą. Teleportuj się tutaj, a ty Tereska rób zdanie w ogóle. Co to ma być? I sześć. Sześć to gotowanko. Aaaa. Nie. Dobra, musimy to zmienić chyba na to krzesełko, bo to gotowanko... Zapomniałam o tym modzie, no te pożary rozległe. A może po prostu piorun walnął w to miejsce, tak? I to przez to, że mam tego moda na te lepsze pożary, to po prostu tak znieciło te płomienie. Ja już nic nie wiem, ja nie ogarniam w ogóle. To miał być taki fajny odcinek. A tu więcej pytań niż odpowiedzi w ogóle. Ok. Dobrze, wybieram tą opcję chyba.
Chociaż znając moje szczęście. Cicho. Wykonuj zadanie. Wykonuj zadanie. No, to odcinek był w miarę szybki. Nie spodziewałam się, że to wszystko będzie aż tak prędkie. No ale cóż. Połowy rzeczy nie zrozumiałam. Bożenka i Kevin. Jak to się stało? Jeżeli ktoś ogarnia, to proszę dać znać w komentarzach. A ja obwieszczam, że to właśnie Blondie. Pomimo tego, że na nią nie stawiałam, dostaje barwy wojenne i jest mistrzynią kolejnego odcinka. Mam nadzieję tylko, że kolejny odcinek pojawi się prędzej niż po 12 miesiącach. Jeżeli w ogóle wam się ta seria podoba, to dajcie znać w komentarzach, abym mogła ją kontynuować. Jest strasznie creepy. Jestem zdegustowana tym, co zobaczyłam. Mam nadzieję, że kolejnym razem, jak będę grała w te Simsy, to już wszystko będzie widoczne. Jeżeli chodzi o animację pożaru, animację mrocznego kosiarza, animację much, bo w sumie może też nie było tej animacji widać i dlatego to ominęłam, nie mam pojęcia. W każdym razie Halenka Blondie rządzi w tym odcinku i ona nawet się cieszy. Przytakuje, ale trochę jej smutno, ale na szczęście niedługo kolejni mieszkańcy studiów dołączą do niej i będą walczyć o wszystko. Więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się. Pa!